Ja się zniżam. Hungary, lane 2, Romania, lane 3, Poland, lane 4, Slovakia, lane 5, Germany, lane 6, Slovakia, lane 7, Denmark, lane 8. Dnia 21 maja 1994 roku w Bratysławie odbyły się międzynarodowe regaty kajakowe juniorów, w których uczestniczyło 21 państw. Startowała tam cała światowa czołówka kajakarzy juniorów. Polskim akcentem był start wolsztyniaka Tomasza Lorenca z Iskry Wolsztyn. Szlakował, czyli prowadził osadę K4 500 metrów i K2 500 i 1000 metrów. Osady te awansowały do finałów, zajmując w nich czołowe lokaty. W K4 500 metrów polska osada w składzie Lorenc Tomasz, Burski Sebastian, Markiewicz Jerzy, Aleksandrowicz Piotr zajęła wysokie trzecie miejsce po osadach niemieckich, pokonując osady Hiszpanii, Słowacji, Francji i Rosji. W K2 1000 i K2 500 metrów Lorenc wraz z Burskim zajęli piąte miejsca, przegrywając z mistrzami świata Hiszpanami, wicemistrzami świata Słowakami i Niemcami. Czerwca na Torze Maltańskim odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów. W tych regatach prawo do startu otrzymał nasz junior Tomek Lorenc. Sprawił nam olbrzymią niespodziankę i w tak doborowej stawce na K1 500 metrów zajął wysokie 9 miejsce. Jako ciekawostkę podajemy fakt, że aktualny mistrz Polski Gajewski jest o 13 lat starszy od Tomka. Dzisiaj nasz zawodnik ma drugi poważny sprawdzian, startując w międzynarodowych regatach w Bochum w Niemczech. W rozmowie trener Tomka, pan Marek Szymankiewicz, nie ukrywał, że liczy na medal. O wynikach poinformujemy państwa w kolejnym programie.